Świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu rozpoczął się kolejny etap prac. Instalacja w kaplicy pamięci marmurowej figury Matki Bożej Niepokalanej. Mająca 2 metry wysokości statua została wykonana w Wietnamie. Trwające od czerwca 2012 roku prace architektoniczne na zewnątrz, jak i wewnątrz świątyni powoli dobiegają końca. Teraz trwa wykańczanie i upiększanie świątyni. Fachowcy oraz artyści szczególną uwagę poświęcają obecnie kaplicy pamięci. To tu znajdować się będzie marmurowy ołtarz oraz figura Matki Bożej Niepokalanej. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, dlatego że pierwsza świętość, taka wielka świętość naszego narodu, jak również nas osobiście, została wniesiona w przestrzeń ołtarza, który jest centralnym punktem kaplicy pamięci. Matka Boża Niepokalana jest symbolem nie tylko naszym polskim, ale również symbolem międzynarodowym. Chociażby pamiętamy takie piękne zdjęcie z trzęsienia ziemi z Japonii, gdzie wszystko się zapadło, a ta figura sterczała nad ruinami tego tsunami. Na ścianach kaplicy umieszczone będą nazwiska Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kaplica będzie otwarta we wrześniu. Świątynia wznoszona w centrum Polonia Intercio Milenio jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Kościół będzie się składał z 2 poziomów. Na górnym poziomie znajdzie się ołtarz główny, replika prywatnej kaplicy świętego Jana Pawła II w Watykanie z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej, do której modlił się papież. Na dolnym poziomie kaplica pamięci. Świątynię zwieńcza ważąca 16 ton kopuła z aniołami. Poza ich srebrnymi sylwetkami na koronie znalazł się też 4-metrowy krzyż. Kościół pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II jest budowany wyłącznie dzięki ofiarom słuchaczy Radia Maryja, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.